Piękny turniej, zobaczcie, gospodarze szykują upominki, szykują pamiątki dla drużyny, puchary, medale. Słuchajcie, turniej z nieprawdopodobnie przygotowanym rozmachem przy wsparciu Polfarmy i wielu innych wspaniałych, kochani sponsorów tutaj przy wielkim zaangażowaniu całego sztabu ludzi, także szacun dla Was, kochani. Jeszcze raz gratulujemy, dziękowaliśmy już sporo w naszych materiałach. Natomiast w tym momencie tutaj mamy cały czas mecz, kochani, Śląska-Wrocław z Karpatami Lwów. Jest to bardzo istotny mecz dla rozwoju w tabeli. O drugie miejsce walczą właśnie chłopcy z Wrocławia z Lechem Poznań. Zdaje się, aby Śląsk-Wrocław, kochani, na drugie miejsce wskoczył, potrzebowałby w tym meczu pokonać 4 bramkami, kochani, Karpaty. Natomiast no, Karpaty to nie jest, kochani, łatwy przeciwnik, silne chłopaki. Muszę Wam powiedzieć, że Karpaty z nami wygrały 2-0, także no, wiedzą, jak się gra w piłkę. Jedni i drudzy mają zielone stroje, kochani, dlatego chciałbym, żebyście wiedzieli, że właśnie to Karpaty przy piłce, Śląsk w Błestach. Natomiast zobaczcie, nie znamy wyniku tego spotkania, natomiast na pewno ten wynik podamy. Tak jak mówię, wynik będzie o tyle istotny, że jeżeli Śląsk wygra i wygra różnicą więcej jak 4 bramek, wyprzedzi Lecha Poznań o jedną lokatę. Natomiast troszkę plany pokrzyżowaliśmy Lechowi my, remisując 1-1 po bardzo fajnym meczu. Nasi chłopcy zagrali naprawdę fajne, wspaniałe, dobre zawody. Natomiast w tym momencie, kochani, to już jest ostatni mecz dzisiejszego turnieju, także powolutku szykują się drużyny do dekoracji. Część drużyn, które miały, kochani, daleko taką dekorację, miały, odjechały, opuściły już miejsca zmagań, natomiast jednak większa część drużyn jeszcze pozostała z nami, także za momencik będziemy kończyć te nasze wspaniałe tutaj zmagania. Także ja za chwileczkę ustalę wynik, zaraz do Was. 1-1 zdaje się mamy w tym meczu, także no, dla chłopców ze Śląska Wrocław jest to bardzo trudny mecz. No, w tej chwili wszystko idzie po myśli Lecha. Pytaliśmy tutaj rodziców, 1-1 idzie po ich myśli, natomiast taki wynik powoduje, że Śląsk Wrocław zdaje się na trzecim miejscu, chociaż nie znamy stanowiska, kochani, Manchesteru City. No myślę, że tutaj Manchester też jeszcze jest w grze. A może zrobimy po prostu tak, kochani, że z dekoracji dowiecie się, jak się to poukładało. Także w tej chwili 1-1 w meczu Karpaty Śląsk Wrocław. Bardzo żywiołowo reagują kibice, słuchajcie. Kibice Karpaty Lwów, zobaczcie, przepiękne koszulki okolicznościowe, przepiękny herb z lwem w tle, ukraińska piła, to mocna piła, natomiast regularnie występująca w Lidze Mistrzów, tam gdzie teraz po 20 latach wraca, kochani, Legia Warszawa, jakby naszą Polskę reprezentować, natomiast zdaje się mamy wynik 1-1, zacięty pojedynek, kochani, pomiędzy Karpatami a Śląskiem Wrocław. Przypominam, że aby Śląsk przesunął się w tabeli, potrzebowałby ten mecz wygrać i to różnicą 4 bramek, także na razie trudne to. Zobaczcie, bardzo żywe trybuny, ostatni mecz, mecz, który ma spory wpływ na układ tabeli, tak jak Wam mówię. Natomiast w tej chwili, kochani, no, wygląda to bardzo, bardzo imponująco. Podejdziemy za momencik zrobić, kochani, zbliżenie tym wspaniałym pucharom. Natomiast jeszcze po raz ostatni pokazuję Wam pełną trybunę, kochani, kibiców, rodziców, dzieci, piłkarzy. Naprawdę robią niesamowitą robotę. Muszę Wam powiedzieć, że święto piłkarskie w Starogardzie Gdańskim dobiega końca. Idę w tej chwili, kochani, bliżej murawy. Zobaczymy te przepiękne puchary, które za momentik zostaną wydane. Zobaczcie, kochani, niesamowite. Cały czas organizator, kochani, dostarcza kolejnych nagród rzeczowych, kochani, no niesamowite. Nie widzimy cały czas, kochani, pucharu za miejsce pierwsze, natomiast
każda drużyna odjedzie z pucharem, każda drużyna odjedzie z medalem. Nieprawdopodobna sytuacja, kochani. Naprawdę takie inicjatywy zasługują na wielki szacunek, na wsparcie i są często niekopiowalne. Gratulacje, naprawdę. Słuchajcie, taka impreza kopiowalna nie jest, ale powinna być powtarzalna. Jeżeli jest ktoś, kto ma moc przerobową, ma serce, ochotę, słuchajcie, róbcie takie turnieje, pokazujcie światu, że piła nożna to coś wspaniałego, kochani, a w wykonaniu dzieci to w ogóle jest absolutny fenomen, słuchajcie. Rozumiem, że puchary za pierwsze miejsce przyjadą. Rozumiem, czyli słuchajcie, no dostajemy trochę szczegółów tutaj, palimy, spoilerujemy wam trochę moment, natomiast za pierwsze miejsce puchary za momencik się pojawią, natomiast drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste, piętnaste i tak do szesnastego miejsca, kochani, każdy wyjeżdża z pamiątką. Natomiast słuchajcie, na boisku 1-1, nic się nie zmienia, Karpaty Śląski 1-1, także najprawdopodobniej, kochani, układ tabeli zostaje taki jak sprzed tego meczu. Nie wiem, co ten remis Karpatom da kolejny punkt, oni na pewno przed Zagłębiem, z racji tego, kochani, że Zagłębie przegrało z Karpatami chyba 2-0, jak dobrze kojarzę. Ostatnie gwizdki w tle na pozostałych spotkaniach, to spotkanie jeszcze cały czas, kochani, trwa, także no, niesamowita, kochani, impreza. Patrzcie, bramkę strzelają w tym momencie chłopcy ze Śląska, wyprowadzają mecz na prowadzenie. Zdaje się, że to bramka na 2-1, tak? Na 2-1, czyli wyciągają zwycięstwo, kochani. No, też piękne zawody rozgrywa Śląsk na tym turnieju. Natomiast to zwycięstwo przy jednobramkowej bramce jakby chyba niewiele chłopcom daje. Czekajcie, chłopcy, czekajcie z tej perspektywy. Zejdźcie. Zejdźcie, o, dziękuję wam bardzo. Super. Jest 2-1 dla Śląska w tej chwili, także kochani, nie zapunktują Karpaty. My z Karpatami przegrywamy wczoraj jako drugi mecz. Pierwszy z Manchesterem City zabrał nam sporo energii, na drugi już brakło troszkę sił. Natomiast dzisiaj było troszkę odwrotnie. Drugi mecz wyszedł nam świetnie, zremisowaliśmy z Kolejarzem. Kolejarz się cieszy z wicemistrzostwa, kochani. Ten wynik daje im taką samą ilość punktów, ale lepszy stosunek bramek. Także, kochani, pokazaliśmy, że pierwsza Escola Varsovia z kompletem zwycięstw, miejsce drugie. Właśnie, kochani, Lech Poznań, miejsce trzecie Śląsk Wrocław. Czwarte miejsce, uwaga, jako niespodzianka przypada faworytowi imprezy Manchester City, kochani. Czwarty. Słuchajcie, w świat pójdzie informacja, że polska piłka nożna, że dziecięca polska piłka nożna to nie jest trzeci świat, kochani. To nie jest jakieś zaplecze wielkiej, fajnej piłki, kochani. My pukamy mocno do drzwi Europy. My jesteśmy, kochani, liczącą się siłą. Słuchajcie, to do nas, do Polski przyjeżdża mnóstwo piłki ze wschodu. Słuchajcie, niedawno zakończony Rotary Cup. Wspaniała inicjatywa, która akurat trwała w momencie, kiedy my byliśmy, kochani, na obozie. Mieliśmy okres przygotowawczy z Zagłębiem. Także w tej chwili, kochani, tam mnóstwo piłki ze wschodu. Tutaj mnóstwo piłki ze wschodu, kochani. Przyjeżdżają tutaj, bo wiedzą, że tu jest wysoki poziom piłkarski. Słuchajcie, w pierwszej czwórce nie mamy zespołów, kochani, spoza Polski. Przynajmniej mówimy w roczniku 2007, także, przepraszam, w roczniku 2006. Także świetnie to nas świadczy. Ustawiają się ekipy, zbierają się już brygady. No, za momencik, kochani, kończymy imprezę, także ja się teraz rozłączam i zapraszam oficjalnie na ceremonię zakończenia, kochani, imprezy. Także przed nami rozdanie pucharów. Poznacie końcową klasyfikację od 1 do 16 miejsca w kategoriach 2-6, 2-7. Poznacie najlepszych strzelców, najlepszych bramkarzy. Na boisku, na wysokości boiska numer 3, tam się graliście w roku 2007. Gratulacje za wygraną, kochani, dla Śląska. Śląsk w tym turnieju też smaku porażki chyba nie zaznał za wiele, także w tej chwili, kochani, no, wielki szacunek. W ogóle nie przegrała Escola. Natomiast jak to było w przypadku Śląska? Powiedz mi, przegraliście jakiś mecz w turnieju? Nie.
A jesteś rocznik 2-6 czy 2-7? 2-6. I z kim przegraliście? Ze Skolą. Aha, tylko ze Skolą, rozumiem. Czyli kochani, tylko Eskola zwycięża ze Śląskiem Wrocław, natomiast pozostałe mecze remisowe tak się układają, że stosunkiem bramek Lech Poznań wyprzedza właśnie Śląsk. Lech z porażkami, przypominam, oni też ze Skolą wysoko ulegli, ale z kolei wygrali z Manchesterem, także my mamy tą satysfakcję, że mamy z wiceliderem, z wicezwycięstwem tego turnieju mamy remis. Słuchajcie, no nic, czekamy kochani na oficjalną ceremonię zamknięcia, także zaraz do Was wracam.